Święta przed nami, dlatego na tym wideo przedstawię Ci, co należy jeść, w jaki sposób i kiedy, żeby nie tylko nie przytyć podczas świąt, ale również być może schudnąć. Jeżeli nie wiesz, kim jestem, ja nazywam się Michał Bieńko, jestem założycielem programu budowy sylwetki Hollywood, w środku którego razem z całym moim zespołem przeprowadziliśmy ponad 15 tysięcy metamorfoz i w związku z tym chciałbym podzielić się z Tobą takimi informacjami, metodami, które wykorzystujemy wewnątrz naszego systemu Hollywood, tak żebyś Ty również mogła na tym skorzystać. A więc przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że to są 3 dni i te 3 dni mogą przerodzić się w 6 dni, a czasami nawet w 9 dni, ponieważ my bardzo często zaczynamy przygotowania do świąt, prawda, przed świętami, zaczynamy produkować to całe jedzenie, próbować, a także po świętach, kiedy już skończymy, to jesteśmy obdarowywani przez naszych najbliższych, czy to ciastami, czy to właśnie łóżkami, pierogami itd., itd. Więc absolutnie nie ma w tym nic złego. Ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem marnowania jedzenia. Natomiast chciałbym Ci powiedzieć, co realnie możesz robić, żeby to jedzenie Ci nie zaszkodziło. Okay? Więc przede wszystkim, przed świętami, jeżeli masz jeszcze czas, warto jest troszeczkę obniżyć swoje spożycie ogólne kalorii. Czyli jeżeli plus minus, załóżmy, jadłaś cały czas tak samo, prawda? Załóżmy, masz jakąś dietę albo masz jakiś styl odżywiania, to po prostu to, co możesz zrobić, to załóżmy z jednego posiłku całkowicie zrezygnować z węglowodanów albo z tłuszczów, ok? Oczywiście nie mówię o tym, żebyś całkowicie rezygnowała z węglowodanów albo tłuszczów, ale żebyś w trakcie jednego posiłku dała czegoś mniej. Czyli załóżmy, jak standardowo jesz kanapki, to żebyś nie smarowała ich po prostu przez kilka dni masłem. Albo żeby zamieniła to na jakiś serek twaróżkowy. Tego typu rzeczy, prawda? Więc jeżeli masz możliwość, fajnie by było, żeby przed świętami troszeczkę zmniejszyć ilość właśnie tych kalorii. Natomiast jeżeli już zaraz są święta, jeżeli już jest ten okres, to chciałbym Ci zarekomendować kilka bardzo ważnych rzeczy. Mianowicie z rana. Z rana nacho sugeruję Ci zrobić trening. Koniecznie nacho, ponieważ później nie będziesz miała na to czasu. Okay? Albo nie będziesz miała ochoty. Tylko i wyłącznie z rana nacho. Możesz wypić sobie czarną kawę, wypijasz troszeczkę wody i wykonujesz trening. Treningi możesz znaleźć na moim profilu na Instagramie, na Facebooku. Generalnie chodzi o to, żebyś troszeczkę rozbudziła swój metabolizm, pobudziła swój metabolizm. I gdy wykonasz taki trening, to po jego zakończeniu wcale nie musisz od razu jeść, tak w przeciągu półtorej godziny powinnaś zjeść. I moja sugestia jest taka, żebyś zjadła posiłek białkowo-tłuszczowy. Ewentualnie tylko i wyłącznie białkowy. Co to może być? To może być na przykład mozzarella z pomidorami. To może być serek wiejski z przyprawami. To może być odżywka białkowa z wodą. To chodzi o to, żebyś zjadła po prostu dużą ilość białka, ewentualnie niewielką ilość tłuszczów. Dlaczego? Ponieważ białko bardzo fajnie hamuje apetyt i dzięki temu nie będziesz miała potrzeby jedzenia za 2-3 godziny. I w ten sposób, że jeżeli zjesz tylko i wyłącznie białko z rana, czyli załóżmy, dostarczysz te 300, dajmy na to, że najesz się na maksa 400 kilokalorii, to załóżmy, jeżeli Twoje zapotrzebowanie kaloryczne wynosi 2000 kalorii i zjadłaś 400, Twoje zapotrzebowanie to 2000, to zostaje Ci 1600 kilokalorii. I moja bardzo silna sugestia jest taka, że jak zrobisz ten trening nacho, zjesz ten posiłek białkowy, to żebyś później pościła. Dokładnie, pościła. Post jest znany od tysięcy lat. Post dla większości osób, nie chcę też generalizować, ale dla większości osób jest bardzo zdrowotny. Pościli w starożytnym Rzymie, jeszcze przed, poszczą zwierzęta, kiedy są chore, prawda? Podczas postu dzieje się bardzo wiele pozytywnych rzeczy. Nie będziemy teraz wnikać w szczegóły, ale chcę po prostu przez to powiedzieć, że wcale nie musisz jeść co 2-3 godziny. To jest wymysł dzisiejszych czasów. Absolutnie nie musisz, chyba że masz pewne choroby, ale tak jakby to jest temat odrębny. Jeżeli masz tę chorobę, to z pewnością wiesz, że musisz co ileś tam godzin spożyć posiłek. Głównie mówimy tutaj o cukrzycy. Więc załóżmy, wstałaś o godzinie 6, godzina 7.30 zrobiłaś trening, godzina 8.30 zjadłaś posiłek. Być może zastanawiasz się, Michał, czy cię pogrzało, że ja mam do godziny 18 nic nie jeść? Tak, to znaczy nie pogrzało mnie, ale chcę Ci dać wskazówki, co możesz zrobić, żebyś nie czuła tak silnego apetytu. Mianowicie, przez te załóżmy 8-10 godzin głodówki nie chodzi o to, żebyś po prostu nic nie spożywała, ponieważ wręcz powinnaś pić dużą ilość wody.
sugeruję muszyniankę. Ok, muszyniankę, wodę wysoko zmineralizowaną, ewentualnie jeżeli nie masz do niej dostęp, to po prostu zwykła woda, tylko dosyp troszeczkę soli. Ok, najlepiej kłodawskiej albo himalajskiej. Więc pijesz sobie bardzo dużo wody. Możesz również wypić sobie herbatę, możesz wypić yerba mate, możesz wypić czarną kawę. Chodzi o to, żebyś dostarczyła trochę kofeiny, ponieważ kofeina również fajnie hamuje apetyt, a dzięki temu będziesz miała energię. I pytanie, czy będziesz się dobrze czuła? W większości czasu tak. Jak złapie Cię apetyt, to przez 20 minut będziesz czuła się źle. Ok? Przez 20 minut będziesz czuła głód i w ogóle, ale jak wypijesz sobie tą czarną kawę, to Ci to przejdzie. I w ten sposób zostawiasz sobie ogromną pulę kalorii na wieczór. I to dotyczy zarówno Wigilii pierwszego, jak i drugiego dnia świąt. Załóżmy, wytrzymałaś, prawda? Załóżmy, nie wiem, siadasz do stołu, zrobiłaś trening, wypiłaś kawę i tak dalej, wszystko jest super. Co robisz? Od czego zaczynasz? Moja bardzo duża sugestia jest taka, że jak patrzysz na stół i widzisz różne potrawy, to Twoim pierwszym pytaniem powinno być to, gdzie jest białko? Gdzie jest białko? Jak zapewne wiesz, białko jest, załóżmy, w mięsach, w rybach, w serach. W większości to są te produkty. Oczywiście rośliny strączkowe, ale one zawierają dużo też węglowodanów, więc to są takie główne źródła białka. Więc jeżeli widzisz, ok, siadasz sobie na stole i widzisz ryby, widzisz jakieś mięsa, widzisz to wszystko, to zamiast sięgać po chleb, po ziemniaki, po inne jakieś węglowodany, nie wiem, ryż, kasza, makaron, prawda? Zawsze powinnaś nałożyć sobie cały talerz białkiem, czyli rybą, mięsem, tego typu rzeczy, prawda? Ładujesz sobie swój talerz właśnie białkiem i jesz sobie to białko. Pamiętaj, że będziesz po długim poście, więc będziesz głodna, więc to będzie Ci samo w sobie bardzo mocno smakowało. Następnie, gdy skończysz to, możesz dorzucić sobie troszkę sałatki i znowu białko, ok? Czyli załóżmy, będzie to jakaś sałatka, prawda, świąteczna, dorzucasz sobie tą sałatkę i znowu białko. Staraj się zminimalizować ilość węglowodanów. Dlaczego? Ponieważ po węglowodanach wzrasta nam poziom cukru, insuliny i później stajemy się bardzo szybko głodni. Natomiast tu nie chodzi mi o to, żebyś w ogóle zrezygnowała z węglowodanów, tylko żebyś zrobiła sobie miejsce na te najlepsze węglowodany. Ok? Czyli jak już najesz się tym mięsem, zjesz te sałatki, to Twoim kolejnym krokiem będą ciasta. I zamiast napychać się wcześniej właśnie, wiesz, jakimś tam pieczywem, tego typu rzeczami, po prostu oszczędzasz sobie te kalorie pochodzące z tych węglowodanów i możesz sobie popróbować każdego ciasta. I to, co ja Ci sugeruję, to po prostu wziąć każde ciasto i jak będziesz miała pokrojone kawałki, prawda, na stole, to po prostu wziąć pół każdego ciasta i położyć sobie na talerzu, ok? Następnie zjesz pół każdego ciasta. Zobaczysz, co Ci najbardziej smakuje, co Ci najmniej smakuje. Ale wiesz, gdzie tkwi sekret? Sekret tkwi w tym, że zanim sięgniesz po ciasto, zjesz dużą ilość białka. Upłynie trochę czasu i dzięki temu Ty będziesz najedzona. Nie będziesz miała potrzeby jedzenia tych węglowodanów. A jeżeli nawet, to bardziej to zrobisz dla smaku, a nie z głodu. I to jest bardzo ważna rzecz. Żebyś sięgała po te słodycze dla smaku, a nie z potrzeby głodu. I żeby to osiągnąć, konieczne jest to, żebyś właśnie w ten sposób przeprowadziła całą procedurę. Ok? Więc to są te metody, to są te proste metody, które tutaj należy zawrzeć. To, co również sugeruję, to dużo pić w trakcie właśnie obiadu. Ok? Dużo pić wody, dużo pić ewentualnie herbaty, tego typu rzeczy. Jeżeli pojawia się oczywiście alkohol i masz ochotę, to pamiętaj, że masz dwa rodzaje picia alkoholu. Dla towarzystwa, więc jeżeli pijesz dla towarzystwa, to czerwona lampka, wina jak najbardziej ok, ewentualnie coś mocniejszego, delikatnie. Natomiast jeżeli gdzieś tam preferujesz poczuć ten alkohol mocniej, że tak powiem, to wtedy sugerowałbym Ci przerzucić się tylko i wyłącznie na alkohol wysokoprocentowy w czystym formacie, ok? Czyli żebyś nie piła, załóżmy, 10 kieliszków wina, czy tam 5 kieliszków wina, tylko wypiła na przykład 2-3 kieliszki jakiegoś mocniejszego alkoholu. W ten sposób przyswoisz mniej kalorii. Oczywiście pamiętaj, że alkohol nie służy dla naszego zdrowia pod żadną postacią, pod żadną ilością, natomiast oczywiście jest to element, który gdzieś tam czasami pojawia się w naszym życiu.
Więc wszystko z głową, jeżeli tak naprawdę jesteśmy w stanie zachować jakiś taki balans tym wszystkim, to absolutnie nie musimy się przejmować. Więc to są te proste wskazówki, z którymi chciałem się podzielić z Tobą, jeżeli chodzi o model żywienia. Ten model żywienia nie jest niczym skomplikowanym, spokojnie możesz go wprowadzić, więc to, co również chciałbym zaznaczyć, to to, że mamy ten okres świąteczny, po świętach mamy kilka dni przed Nowym Rokiem. I ważne jest to, żebyś wtedy nie luzowała sobie. Czyli skończysz te święta, wchodzisz w treningi, cały czas kontynuujesz treningi i cały czas zasuwasz, podkręcasz ten metabolizm, przepalasz te wszystkie kalorie. Ważne, żebyś nie robiła tak, jak niestety większość osób robi, czyli po prostu luzuje sobie święta, luzuje sobie po świętach i dopiero od nowego roku zaczyna. To jest bardzo duży problem. Więc chciałbym również przypomnieć, że od nowego roku w programie budowy sylwetki Hollywood, w środku którego przeprowadziliśmy ponad 15 tysięcy metamorfoz, będziemy mieli około 40 wolnych miejsc na metamorfozę noworoczną. Więc jeżeli chcesz dołączyć do nas, jeżeli chcesz od nowego roku mieć jasny plan działania, ile serii, jakie powtórzenia, prawda, jakie ciężary, jaka dieta, ile tego, ile tamtego i chcesz, żeby również to było banalnie proste, bo jeżeli chodzi o treningi, to są 4 dni w tygodniu po 45 minut, na dietę średnio schodzi 20 minut dziennie i raz na tydzień przez 10 minut należy odbyć konsultację, żeby dowiedzieć się, jak Ci idzie. Jeżeli masz tyle czasu, jeżeli chcesz dokonać dużej metamorfozy swojej sylwetki przed wakacjami, okay, bo mniej więcej już w kwietniu będziesz wyglądała totalnie inaczej, to koniecznie albo wyślij do mnie prywatną wiadomość o treści metamorfoza, albo wejdź na stronę www.michałbieńko.pl/nowy-rok, www.michałbieńko.pl/nowy-rok, oczywiście bez polskich znaków i tam właśnie jesteś w stanie poznać szczegóły noworocznej metamorfozy. Okay? Tymczasem życzę Ci również bardzo miło spędzonego czasu z całą rodziną. Pamiętaj proszę, że te kalorie, że najważniejsze jest to, żebyśmy również się nie stresowali, więc jeżeli wprowadzisz całą procedurę, o której Ci powiedziałem, to naprawdę nie musisz się przejmować, że gdzieś tam zbyt mocno przytyjesz, a nawet jeżeli przytyjesz, nawet jeżeli zjesz za dużo tego wszystkiego, to spokojnie jesteśmy w stanie zająć się Twoim procesem metamorfozy, żeby dokonać ostatecznej metamorfozy sylwetki i żebyś już nigdy się o to nie martwiła. Więc w razie czego turbo zachęcam do wysłania mi prywatnej wiadomości albo do wejścia na stronę michałbieńko.pl/nowy-rok. Pozdrawiam serdecznie.